środę, 4 listopada, Emila Okupska. Zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Centrum. Dziś w wydarzeniach m.in. pierwsza edycja Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego za nami. W poniedziałek opublikowane listy zwycięskich projektów. Ja się cieszę bardzo, ponieważ włożyliśmy w projekt mnóstwo pracy. Znalazł się wśród 10 zwycięskich projektów. Nosi nazwę Kraina Krasnali i jest to modernizacja i rozbudowa naszego placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 w Zgierzu. Powiemy także o obowiązującej w aptekach od 1 listopada nowej liście leków refundowanych. Skorzystają na niej m.in. chorzy na cukrzycę. Spektakularnym jest, jakby powiedzieć, posunięcie ministerstwa, jest powrót do poprzedniej ceny insuliny. 25 milionów podatników ma powody do zadowolenia. Dla przyszłego ministra finansów to wyzwanie, bo będzie miał mniej pieniędzy w budżecie. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że kwota wolna od podatku jest w naszym kraju zbyt niska. Musi być wyższa, tylko póki co nie wiadomo o ile. Dziś ta kwota wynosi 3000 zł. Za rok może być dwukrotnie wyższa. Polak może zarobić 40 tysięcy złotych i nie zapłacić ani złotówki podatku dochodowego, o ile będzie pracować w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy na przykład w Austrii. Pracując w Polsce zapłaci blisko 6,5 tysiąca złotych podatku dochodowego PIT, choć wcale nie jest bogaty. Również Zgierzanie uważają, że podatki w naszym kraju są zbyt wysokie. Ja przebywałem za granicą ostatnio 15 lat i to jest nie do pomyślenia, co to jest w Polsce w ogóle. Jak wszystko jest opodatkowane, od tego zacząć, bo to są podatek na podatku pogania. W ogóle są bardzo wysokie wszelkie daniny, bo licząc również i ZUS w tym, to są bardzo wysokie. A czy ta kwota wolna od podatku powinna być wyższa? Czy kwota wolna od podatku powinna być wyższa? Tak, powinna być wyższa. Myślę, że w przypadku osób niezamożnych one powinny być znacznie niższe niż są w tym momencie. Myślę, że kwota wolna od podatku powinna być znacznie wyższa, bo te 3000 z kawałkiem to jest kwota zbyt niska. Do podobnych wniosków doszedł Trybunał Konstytucyjny. Pod koniec października jego sędziowie wydali specjalny wyrok, który zmusza parlament do obniżenia podatków dla osób najuboższych. Sędziowie skrytykowali dotychczasowy zapis dotyczący kwoty wolnej od podatku. Uzasadnienie tego wyroku jest takie, że Trybunał zakwestionował brak przepisów dotyczących waloryzacji kwoty wolnej od podatku. Uzasadnił to w ten sposób, że kwota wolna nie może być na tyle niska, żeby powodowała wpadanie w nędzę podatnika, czyli jego zagrożenie egzystencji powinna być co najmniej tak wysoka, żeby umożliwiły te dochody wolne egzystencję co najmniej na poziomie minimum egzystencji, które wynosi około 600 zł obecnie. To jednak wzrost kwoty wolnej od podatku może być ogromnym problemem dla samorządów. Wyrok będzie miał duże skutki, ponieważ gdyby wprowadzić taką waloryzację wprost, to zabrakłoby w budżecie państwa około 18 do 20 miliardów złotych, w zależności od tego, jakie są to szacunki. Również spora wyrwa podatkowa powstałaby w budżetach gmin oraz powiatów. Podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 37,5% stanowi dochód gmin, a w wysokości 10,25% wpływów z tego podatku stanowi dochód powiatów. Innymi słowy, samorządy mogą mieć teraz spory problem i na pewno włodarze gmin i powiatów mają na to w związku z tym pewien ból głowy, żeby zaplanować sobie wydatki, biorąc pod uwagę to, że jest tak zmniejszona kwota dochodów, przynajmniej prognozowanych. Trybunał uznał, że państwo nie może wymagać płacenia podatków za pracę od osób, których na to nie stać. Nowy parlament nie powinien mieć z tym problemu. W kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość, a wcześniej prezydent Andrzej Duda, zapowiadali podniesienie kwoty wolnej od podatku. Znamy już wyniki Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego, który w naszym mieście miał swoją pierwszą edycję i cieszył się sporym zainteresowaniem. Pośród projektów, które uzyskały największą liczbę głosów, przeważają inicjatywy związane z aktywnym trybem życia. Realizacja projektów zacznie się w przyszłym roku. W pierwszej edycji Zgierskiego Budżetu wyłoniono 10 zwycięskich projektów. Na pierwszym miejscu plasuje się Letnie Kino Miejskie. Będzie można z niego korzystać, wykonując projekcje filmowe w plenerze. Drugie miejsce zajęło Gimnazjum nr 2, z miejscem, gdzie nauka spotyka się z naturą.
Natomiast trzecie miejsce przypadło siłowni, która będzie znajdować się w parku miejskim. To alternatywa dla tych, co chcą poprawiać swoją kondycję na świeżym powietrzu. Jesień dla pomysłodawców i osób związanych z wygranymi projektami na pewno nie będzie ponura. Ja się cieszę bardzo, ponieważ włożyliśmy w projekt mnóstwo pracy. No, znalazł się wśród 10 zwycięskich projektów. Nosi nazwę Kraina Krasnali i jest to modernizacja i rozbudowa naszego placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 w Zgierzu. Wnioskodawcą projektu nie było przedszkole, ale rodzic jednego z naszych wychowanków, pani Karolina Barańska. I muszę powiedzieć, no, radość jest olbrzymia wśród rodziców wszystkich zaangażowanych, ponieważ no, mnóstwo osób włączyło się w promocję projektu. Był baner drukowany, były ulotki. Staliśmy ze swoim stoiskiem na rynku budżetu obywatelskiego 2 tygodnie temu. To będzie zagospodarowanie takiego dziedzińca w pobliżu szkoły, który będzie wykorzystany do różnych imprez kulturalnych, warsztatów, imprez nie tylko dla szkoły, ale też i dla społeczności zgierskiej. Dodatkowo będą takie dwa miejsca, które są przewidziane na lekcje otwarte na powietrzu, które będą przewidziane głównie pod kątem klas artystycznych, tych z rozszerzeniem artystycznym i oczywiście mogą się tam odbywać godziny wychowawcze. Będą też tam zapraszani goście, kiedy będą imprezy zewnętrzne. Do podziału przeznaczono 500 tysięcy złotych. W systemie zarejestrowano ponad 6 tysięcy głosów. To dość dużo z uwagi na to, że to dopiero pierwszy taki projekt w naszym mieście. Trzeba przyznać, że największym zainteresowaniem cieszyły się projekty, które dostarczą zgierzanom rozrywki. Myślę, że jak na pierwszą edycję zainteresowanie jest zupełnie, zupełnie duże. Mogę powiedzieć, że te projekty, które wygrały, jak widać, nie są to projekty stricte infrastrukturalne, czyli nie wygrały chodniki, nie wygrały drogi, a wygrały zdecydowanie te rzeczy, które będą mogły nam ten czy czas wypoczynku umilać i jakby uatrakcyjniać, czyli te projekty, które będą powodowały, że miasto Zgierz będzie coraz bardziej atrakcyjne dla swoich mieszkańców. Widocznie mieszkańcy, i uważam słusznie, zadecydowali, żeby sprawami związanymi z drogami, chodnikami zajmował się już prezydent w ramach normalnego budżetu, dużego budżetu, który uchwala Rada Miasta. Projekty dotyczące remontów chodników czy ulic w zgierskim budżecie obywatelskim nie zyskały przychylności. Z pewnością dlatego, że nie brzmią tak spektakularnie. Ale trzeba pamiętać, że są to potrzebne inwestycje i miasto powinno im nadać status priorytetowy, aby można było dojść czy dojechać bezpiecznie na przyszłe rozrywki. Średnio miesięcznie na lekarzy i na leki wydajemy 58 zł. Jednak w przypadku osób zmuszonych do systematycznych wizyt u lekarzy i stałego zażywania leków koszty sięgają nawet 700 zł. I właśnie ich zakup dla ponad 40% to znaczące obciążenie finansowe. Aby nieco odciążyć domowe budżety, nasze państwo stara się refundować niektóre leki. Od 1 listopada Ministerstwo Zdrowia przedstawiło kolejną listę zawierającą tzw. leki refundowane. Na obowiązującej od 1 listopada liście leków refundowanych znalazły się w sumie 62 nowe produkty. Ponadto refundacją objęto nowe substancje czynne stosowane w chemioterapii i programach lekowych. To jednak po ogłoszeniu tej listy najwięcej satysfakcji mogą poczuć w szczególności chorzy na cukrzycę. Tam część preparatów stosowanych w formie tabletkowej obniżono cenę. Spektakularnym jest, jakby powiedzieć, posunięcie ministerstwa z powrót do poprzedniej ceny insuliny Lantus, która dosyć istotnie została w ostatnim wrześniowym zmianą podwyższona. W tej chwili powrócono do starej ceny, więc na tym pacjenci, ci, którzy są leczeni insuliną Lantus, zyskają. Do listy obowiązującej od 1 września dodano także m.in. dwa nowe środki spożywcze stosowane w leczeniu alergii pokarmowej czy zespołach wrodzonych defektów metabolicznych. Pojawienie się nowych leków na liście oznacza również, że niektóre z do tej pory refundowanych leków muszą z tej listy zniknąć.
Lista została również z jednej strony pomniejszona o około 10 pozycji. Tracą pacjenci, którzy chorują na choroby skóry, leczeni przewlekle, czyli korzystający z różnych rodzajów plastrów opatrunkowych, tych stosowanych w chorobach przewlekłych. Tam w sposób istotny tam podniesiono poprzez obniżenie poziomu limitowego, podniesiono koszt współleczenia przez pacjenta. Średnie miesięczne wydatki polskiego seniora na leki wynoszą 148 zł, a przeciętnego Polaka 74 zł. To również w związku z tym zgierzani cieszą się, że na listę leków refundowanych trafiły kolejne produkty. Uważają jednak, że lista ta powinna zawierać znacznie więcej lekarstw. Ja bym chciała, żeby wszystkie były refundowane, żeby pomogły starszym ludziom. Jest zawsze jakaś ulga dla emeryta. Na pewno nie wszyscy mają wysokie emerytury, to refundacja na pewno dużo pomoże. No oczywiście, no jak najbardziej. Bardzo jest przydatna, zwłaszcza emerytom. Niestety, gdy jedni liczą zyski, to drudzy tracą. Zmiany w zakresie refundacji leków dokonywane są w Polsce co 2 lata. Za każdym razem, gdy resort zdrowia ogłasza nową listę, farmaceuci mają kolejne powody do zmartwień, bo dla każdego właściciela taka nowość oznacza stratę, ponieważ część leków według nowych zasad muszą sprzedawać po cenie niższej niż cena, za którą je kupili. Ruszyła 3. edycja Turnieju Miast. Jest to inicjatywa, którą organizują wspólnie portale Zoomi i Onet. Poprzez głosowanie internetowe Zgierz ma szansę na sfinansowanie kampanii reklamowej. Aby było to możliwe, mieszkańcy muszą oddać głosy na swoje miasto. Zapytaliśmy, czy jest o co walczyć. Co sprawia, że niektóre miasta są dla nas atrakcyjne, a inne nie? Na to składa się zapewne wiele czynników. W końcu każdy ma swoje ulubione miasta, które tak lubi odwiedzać, jak i te, które omija szerokim łukiem. Są to często subiektywne odczucia związane z przeżyciami. Większość Zgierzan odbiera swoje miasto raczej przyjaźnie, w którym żyje im się naprawdę dobrze. Za miasto Tkaczy, za to, że jest zrobili park linowy i za to, że generalnie się poprawia coś w tym Zgierzu. Mi się podoba, tu mam rodzinę, tu mam znajomych, tu żyję już 50 lat. Tu mi się podoba. No za Orliki na przykład. Ja mogę lubić Zgierz, lubię grać. No nie, zależy jak to się przyzwyczai. Każdy Zgierzanin będzie twierdził, że tu jest najlepiej, nie? A kto inny gdzie indziej będzie. Także przywiązani są do tych miejsc, gdzie się urodzili i żyją. Lubię Zgierz. Ja za granicę wojażowałam, ale zawsze do Zgierza wracam. Z całą pewnością nie ma na świecie miasta, w którym wszyscy chcą mieszkać. Każde ma swoje mocne i słabe strony. Zgierz też takowe posiada. Właśnie odwiedzili mnie znajomi z Koszalina i mówią do mnie, pokaż nam ten Zgierz. Wie pan, że wywiozłam ich do Łodzi kolejową tam przez tą uroczą, bo nie ma co w Zgierzu pokazać. Park, były siały, drzewa powycinane, piękne, stare. Nie lubię Zgierza, dlatego że nie ma gdzie iść tutaj w ogóle. Żadnego kina, żadnego takiego fajnego pubu, gdzie można by wyjść w sobotę. Jako że Zgierz bierze udział w turnieju, czyli Zgierzanie muszą stać się niejako drużyną, prezydent wierzy, że mieszkańcy są w stanie zmobilizować się w szczytnym celu i walczyć o to, aby miasto było dobrze rozpoznawalne. Jak pokazuje doświadczenie, tak, jak najbardziej. Ja wierzę cały czas w nas wszystkich, że jesteśmy w stanie się w tych sytuacjach, kiedy potrzeba, zebrać i głosować na nasze miasto w różnych przedsięwzięciach. Czasami jest to lepiej, czasami jest to gorzej, ale wtedy, kiedy możemy nie wydatkować swoich własnych publicznych pieniędzy, czyli pieniędzy nas wszystkich, warto rzeczywiście coś zrobić dla miasta, pokazać, żeby tutaj ściągać kogoś więcej, pokazywać nasze fajne miejsca, a dzięki temu też i ożywiać ten rejon cały. W poprzedniej edycji zajęliśmy 108 miejsce z ponad 300 miast. Aby w ogóle zacząć myśleć o wygranej, trzeba głosować. Szanse na wygrane są, ponieważ stosowana jest proporcja ilości głosów do ilości mieszkańców. I to ona decyduje o pozycji w rankingu. Głosowanie odbywa się online, dlatego trzeba wejść na stronę www.turniejmiast.zumi.pl, wyszukać Zgierz i zagłosować. Myślimy, że warto jednak dołożyć swoją cegiełkę w promocję miasta.
W maju na ścianie jednej ze zgierskich kamienic powstał mural. Został on namalowany w ramach projektu Zgierz Otwarty. Miał pokazywać, że Zgierz jest miastem tolerancyjnym i wielokulturowym. Mural miał być również pewnego rodzaju wizytówką dla przyjezdnych, gdyż znajduje się tuż przy drodze krajowej. Niestety, po zaledwie kilku miesiącach nieznani sprawcy oblali go farbą. W sierpniu, zaledwie po kilku dniach od namalowania, został obrzucony workami z farbą mural znajdujący się na jednej ze ścian budynku zgierskiej spółdzielni mieszkaniowej. Sprawców tamtego czynu do tej pory nie schwytano. Teraz zgierscy wandale postanowili zniszczyć kolejny mural, który również powstał w ramach działania projektu Zgierz Otwarty. Ten również został obrzucony workami, tym razem z czarną farbą. Praca umieszczona na jednej ze zgierskich kamienic przedstawia trzy świątynie – synagogę, kościół ewangelicko-augsburski i kościół katolicki, które współistniał w Zgierzu do wybuchu II wojny światowej. To właśnie wizerunek kościoła ewangelickiego oraz synagogi, a także napisy w trzech różnych językach budziły kontrowersje, zwłaszcza wśród osób, które w naszym mieście nie uchodzą za najbardziej tolerancyjne, otwarte na inne kultury, religie i narodowości. To jednak według inicjatorów całego pomysłu zniszczenie malowidła wynika z braku dostatecznej wiedzy. No wydaje mi się, że musiały to zrobić osoby, które nie za bardzo są znajomione z historią Zgierza, bo ten mural przedstawia nic innego jak naszą przeszłość, jak tą współegzystencję tych trzech religii, dwóch odłamów chrześcijaństwa i judaizm, no które ze sobą istniały i nic więcej, więc myślę, że zrobiono to głównie z niewiedzy. Z kolei mieszkańcy naszego miasta są rozczarowani postępowaniem innych zgierzan i uważają, że takie działania wynikają raczej z braku zajęcia czy nadużywania alkoholu i towarzyszącej mu często agresji. Na pewno była dobra wizytówka. No kto? No wandale. No nikt porządny na pewno nie zrobił. Po prostu albo się napili, albo naćpali, coś takiego, no. I potem trzeba się wyżyć na czymkolwiek. Zgierskie wandale, nikt więcej, no bo któż więcej? Łobuzy, które chodzą najczęściej po nocach, są niepilnowani, to jest wszystko. No szkoda, bo jest bardzo ładny. A jak pani myśli, kto mógł to zrobić? Kto mógł zrobić wandale? Niestety, ich tutaj nie brakuje. Niestety i sprawców tego zdarzenia nie udało się schwytać. I chociaż wokół tego miejsca znajdują się kamery miejskiego monitoringu, to akurat swym zasięgiem tego obszaru nie obejmują. W tym miejscu nie ma monitoringu. No, trzeba by przeprowadzić bardzo dużą i długą operację oglądania taśm monitoringu, które są w obszarze, ale to i tak pewnie by niewiele dało. Nie ma też świadków, więc sprawa po prostu zostanie pewnie nierozwiązana. Rozmawialiśmy ze Strażą Miejską i z Policją, no tak jak mówię, no tutaj znalezienie sprawców potencjalnych byłoby bardzo trudne. Rozmawialiśmy z właścicielem, oczywiście jest nam przykro, że to się stało, tak jak właścicielowi ściany. No ale na dłuższą metę nic się tutaj tak naprawdę nie poradzi z tym. Stowarzyszenie Tkalnia póki co nie planuje naprawy muralu. Pomalowanie go od nowa mogłoby okazać się tylko chwilowe, a wandale za jakiś czas znowu podjęliby działania mające na celu zniszczenie malowidła. Z badań wynika, że 10 milionów Polaków nosi okulary, a milion soczewki kontaktowe. Aż 46% uczniów szkół średnich ma wady wzroku, zwłaszcza krótkowzroczność i wysuszenie gałki ocznej. Wzrok jest jednym z najważniejszych zmysłów, dlatego warto zadbać o niego już od najmłodszych lat. W dzisiejszych czasach, gdzie tak często patrzymy w ekrany monitorów, nasz wzrok narażony jest na szkodliwe promieniowanie. Dlatego warto dbać o oczy, bo dobry wzrok jest bezcenny. Jednak coraz młodsze osoby cierpią na wszelkiego rodzaju wady wzroku. W związku z tym w naszym mieście odbyła się kolejna akcja wspomagająca widzenie. Bardzo, bardzo cenna inicjatywa, bo z wszystkich raportów o stanie zdrowia dzieci i młodzieży, które tutaj na terenie miasta się pojawiają, wynika, że wady wzroku stanowią chyba najpoważniejszy problem zdrowotny w środowisku szkolnym. Italooptika wyszła troszeczkę dalej, to znaczy zaproponowała nabycie okularów dla dzieci, które mają stwierdzoną wadę wzroku po cenach preferencyjnych i tutaj jakby spotkało się to z dużym poparciem miasta. Od 1 września do 12 października równolegle w Zgierzu, jak i w Głownie i Łodzi salony optyczne Italooptika
zorganizowały akcję Dobry Wzrok na Start. Miała ona na celu zapewnienie uczniom szkół podstawowych oraz gimnazjów rozpoczęcie roku szkolnego z prawidłowo zadbanym wzrokiem i odpowiednio dobranymi oprawkami. Celem akcji było zaopatrzenie dzieci w wieku szkolnym w okulary z antyrefleksem. Dzieci kupowały okulary, a szkła markowe z wysokiej jakości antyrefleksem i ochroną UV były przekazywane dzieciom za symboliczną 1 złotówkę. Czyli zamiast 150 zł, 160 zł za komplet szkieł rodzice pokrywali tylko koszt 1 złotówki. Byliśmy bardzo zadowoleni z akcji. Przedsięwzięcie spotkało się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony dzieci, jak i rodziców. W tej edycji wzięło udział już ponad 300 uczniów. Krótkowzroczność to epidemia i trzeba ją wykrywać badaniami kontrolnymi już u najmłodszych pacjentów. Krótkowzroczność bardziej uwarunkowana jest czynnikami środowiskowymi i uważa się ją za coraz częściej spotykany problem społeczny obecnych czasów. Dziś w wydarzeniach to już wszystko, co przygotował dla Państwa nasz zespół redakcyjny. Tradycyjnie zachęcam także do oglądania nas w internecie poprzez naszą stronę, serwis YouTube i Facebooka. Na kolejną porcję informacji zapraszam w piątek o 18:30. Spokojnego wieczoru, pozdrawiam. Województwo łódzkie to samo, lecz nie takie samo. Zobacz, jak zmieniamy łódzkie dla Ciebie. Spojrzenie pierwsze. Konstantynów Łódzki. Pełen zieleni plac w samym centrum to idealne miejsce spotkań, spacerów, imprez plenerowych i relaksu. Plac zabaw dla dzieci dostosowany także do potrzeb niepełnosprawnych maluchów. Możemy tu spokojnie i bezpiecznie odpocząć, popracować i porozmawiać z całym światem, gdyż plac został objęty siecią Wi-Fi oraz systemem monitoringu czuwającym nad bezpieczeństwem mieszkańców. Dzięki rewitalizacji miasto zyskało estetycznie i funkcjonalnie zagospodarowaną przestrzeń służącą integracji społecznej, rozrywce i wypoczynkowi. Spojrzenie drugie. Uniejów. Miasto o malowniczym położeniu, długiej historii i ciekawych zabytkach. Wyjątkowość Uniejowa polega na atrakcyjnym połączeniu walorów uzdrowiskowych, turystycznych i wypoczynkowo-rozrywkowych. Uniejowski zamek powrócił do czasów swojej świetności, a tuż obok powstał Dom Pracy Twórczej Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Jednak tym, co w ostatnich latach zapewniło miastu prawdziwą sławę i impuls do rozwoju, są gorące źródła termalne. Oprócz całorocznego centrum basenowego, powstały tu liczne atrakcje nie tylko dla mieszkańców regionu łódzkiego, ale także tłumnie przybywających turystów. Nic dziwnego, że liczba gości systematycznie rośnie. Spojrzenie trzecie. Sieradz. Unijne zmiany w Łódzkiem zaszły również w Sieradzu. Powstało Centrum Informacji Kulturalnej, a także zmodernizowano budynek Teatru Miejskiego. Zrewitalizowano zabytki oraz unowocześniono i zagospodarowano część ulic, w tym Rynek Praski. Zmodernizowano skansen, który przyciąga turystów. Powstał bardzo ważny ze względów bezpieczeństwa system monitoringu w rejonie Starego Miasta. Sieradzka Starówka jest doskonałym przykładem, że nowoczesna architektura może współgrać z zabytkową strukturą miasta. Spojrzenie czwarte. Łódzka kolej aglomeracyjna. Każdy pasażer chciałby podróżować szybko, komfortowo i bezpiecznie w eleganckim wagonie wyposażonym we wszelkie udogodnienia.
Dzięki pociągom mknącym po szynach województwa łódzkiego takie życzenia stają się rzeczywistością dostępną dla każdego. Wystarczy rzut oka na nowoczesne składy i każdy nabiera ochoty na choćby krótkie wojaże po regionie. Zmiany na torach województwa łódzkiego przeprowadzono w ramach realizacji unijnego projektu. Pasażerowie ocenili je bardzo wysoko. Zobacz, jak zmieniamy łódzkie dla Ciebie.